Astma oskrzelowa jest najczęstszą chorobą przewlekłą układu oddechowego o charakterze zapalnym, jest można powiedzieć chorobą cywilizacyjną. Najczęstsze objawy astmy związane są z uczuciem ucisku w klatce piersiowej, świszczącym oddechem, kaszlem i przede wszystkim dusznością. Szacuje się, że w Polsce chorych na astmę może być około 4 miliony osób, z czego 5-10% to będą pacjenci z taką ciężką, niekontrolowaną astmą. Pacjent, który choruje na ciężką astmę, obarczony jest często właśnie zaostrzeniami, koniecznością hospitalizacji, co powoduje dezorganizację jego życia. Często pacjent obawia się napadów takiej astmy, w związku z czym powoduje to jego dyskomfort i często zaburzenie funkcjonowania. Według raportu spośród chorób układu oddechowego astma ciężka jest drugą przyczyną absencji chorobowej. Wyróżniamy też takie pojęcie absenteizmu, czyli tych kosztów związanych w ogóle z nieobecnością w pracy, i te koszty szacowane są nawet na około 90 milionów złotych. Zarówno koszty takie bezpośrednie, jak i koszty pośrednie również w takich analizach są szacowane. I koszty takie bezpośrednie to jest około 3000 zł na pacjenta na rok, a koszty pośrednie nawet 17 tysięcy złotych. To wszystko tworzy jakby obraz astmy i konsekwencje tej astmy zarówno dla pacjentów, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia.